tak naprawdę... Ale redaktor jest, naprawdę. Gratulacje, ale Nie, chciałem się spytać tylko Mateusza Cyparskiego, ponieważ za trenera Łatowskiego ciągle mówiło się, że ma to być następca Łukasza Gerbuły, a tymczasem kolejne spotkanie i Mateusz Cyparski nie daje tego drużynie, co dawać powinien, a dzisiaj na przykład Paweł Komołow, kiedy wszedł, zagrał bardzo dobrą piłkę. Co się dzieje w ogóle z Mateuszem Cyparskim? Ciekawe pytanie, ale na pewno niewątpliwie Mateusz zagrał dzisiaj pierwszą połowę zdecydowanie lepiej niż w ostatnich meczach. I myślę, że progresja formy w wielu przypadkach też nastąpi. Potrafi grać w piłkę, nieraz to udowodni. I myślę, że niedługo wróci do odpowiedniej dyspozycji, a jeżeli chodzi o Pawła Komołowa, to tylko on świadczy o tym, że była trudna decyzja, no, debiut w tak ważnym meczu. No, ale jest to zawodnik nominalny na tą pozycję. Uważam, że bardzo dobra zmiana. Także cieszę się, że Paweł fajnie się wprowadził. Myślę, że to da mu jeszcze więcej pewności siebie i to jest ważne przed meczem z Lechią, biorąc pod uwagę, że straciliśmy dwójkę defensywnych mocników. Atmosfera mocno się zagęściła wokół pana. No, zawsze jest gęsta. Generalnie powiem tak. Ja nie odczuwałem jakiejś tam większej presji ze strony władz klubu i tak dalej. Mieliśmy spokój do tego, żeby spokojnie pracować i to dzięki temu przyniosło efekty. Gdyby zaczęły się jakieś nerwowe ruchy, mogłoby to tylko zaszkodzić naszej pracy.